Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Krysto i witam was w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Powiem wam, że w planach jeszcze było nagranie, powiedzmy, Smite'a, bo jest chyba nowy sezon. Ograłem jeden czy dwa mecze, Jousty. Znowu mapę zmienili, im to się naprawdę nudzi. To taką jade'ową, taka troszeczkę jest powiększona, lekko. Co się wydaje, że jest taka trochę dłuższa. Ale Conquesta jeszcze nie grałem, widzowie, będę musiał tam sprawdzić. Przedmioty są bardzo śmieszne, takie nawet ciekawe. Dodali rękawicę, która daje 50 powera, powiem wam, widzowie, i 15 lifesteala i 20 szybkości ataku. I ona ma pasywkę, że daje nam shielda chyba o wysokości 10% maksymalnego naszego tam zdrowia, czy coś takiego. Tam śmieszne rzeczy. Albo dodali Void Armor i Void Shield. Nie wydaje mi się, że był wcześniej Void Shield. I teraz jest coś takiego, że możecie kupić sobie defensywny przedmiot, który zmniejsza obronę przeciwnika o 10%. I jest magiczny armor, co w ogóle też jest według mnie tam OP, bo on chyba daje 60 magic armora. Dobra, ja będę gadał i będziemy szli, bo można robić dwie rzeczy naraz. Zawsze się na tym zapominam, że można iść i gadać. Mamy młyn naprzeciwko, ale tak dokańczając, czajcie, widzowie, że dodali przedmiot, który ma 60 armora magicznego, ma 35 regen many i ma 20% cooldownu, z tego co kojarzę, więc no mega dobre. No i ma tą pasywkę, że zmniejsza magiczną obronę przeciwnika. O, co tutaj jest? O, ognisko się po prostu odbija. No ta. No, Lidia, zabij to. Nie. Krabik. Kurde, gdzieś to tutaj jest. Ta jaskinia. Generalnie będę chciał na dniach zobaczyć tego Conquesta, jak ta mapa wygląda i tak dalej. Nie wiem, czy gracie. Możliwe, że nie, no bo większość osób to, co mnie ogląda, to raczej takie osoby lubiące chyba gameplaye z RPG-ów, jak Skyrim czy jakiś Gothic. W sumie teraz jeszcze Kingdom Come jest bardzo fajny. Według mnie, tak subiektywnie, nie? Obiektywnie komuś się może nie podobać taka, w niektórych przypadkach, toporność. Odkryjmy sobie tartak. Dobra. I teraz, widzowie, będziemy się kierować w te rejony. Tutaj. Będziemy starali się szli. Bo tutaj raczej nie było tej jaskini. Wątpię, że koło Wichrowego Tronu ona była. Tutaj chyba była krypta Yongola, ale mogę się mylić. Generalnie przejdziemy się tędy. Zawsze coś po drodze będzie. Ciekawostka, wiecie, ile kosztuje grzywna za kurę? No ciekawe, czy zgadniecie. Dobra, tutaj nic mi na mapie nie pokazuje. Ja generalnie powiem wam, że jakbym miał grać, powiedzmy, tak totalnie, żeby mieć mocno wszystko utrudnione, nie chciałbym mieć żadnych znaczników na mapie, że tu jest tartak, tu jest to. Chciałbym mieć po prostu tak wszystko usunięte. Nawet dojście do miast chciałbym mieć usunięte. Nie chciałbym widzieć, że są miasta na mapie. Jedyne, co bym chciał,
to po prostu dom nasz wybudowany, żeby on był, ale w zasadzie to tak i tak byśmy pamiętali, że on jest między tutaj górami, tutaj na tym wzniesieniu, tak? To raczej jest łatwo do odróżnienia, mamy tutaj skały, tak? Tu jest góra i on jest pomiędzy. Bardzo łatwo to wyczaić, gdzie się znajduje nasz dom. A te znaczniki troszeczkę mam takie odczucia, że to zaburza mi eksplorację nieraz. Większość gier, powiedzmy, ma tych znaczników tak narąbane na mapie. No nie wiem, no samo Skellige jak się wjedzie, to no, przypłynie na Skellige, to się odechciewa. Dobra. I to jest mniej więcej tu. I to na przykład Skyrim zrobił dobrze. Nie jesteśmy mega blisko i nie jesteśmy pewni, czy to tu jest tu, czy jakoś trzeba zajść i tak dalej. Ja najchętniej bym totalnie to wyrzucił. Oho. Niedźwiedź. Jeszcze śnieżny. Misio. Lidia to nie pomaga, tak? No Lidia chyba nam nie pomoże. No ciekawe, na kogo się sfokusujesz. No nie, jest okej. Ja to powinienem się tepnąć do bazy. Ładnie. Ładnie. Ta muzyka chyba, widzowie, jest za głośna czasem. Wiecie co, odkryjemy daną jaskinię i tepniemy się na szybko do bazy. Zrzucić z siebie to, bo chyba o tym mówiłem, że mamy u Lidii ten pancerz. Ja mam jakieś części tej norskiej zbroi. Ja bym to zrzucił. W sumie generalnie to ja bym powinienem na to się przerzucić. Ale to jest tak i tak gorsze od tego, co mam. Płytowe i srebrne są lepsze. No. Jest tu chyba. Skinie. O, to jest Mike! Oho. Mike dobrze ci życzy. O, dobra. Robimy screenshota na Mike w końcu. Mike nie pamięta dzieciństwa. Może go nie miał. No. Niezły easter egg. W niektórych częściach się on zawsze pojawia. On się chyba pierwszy raz pojawił. Tyle brud. Nie pamiętam, czy to był Oblivion, czy. Chcieliby mieć takie wspaniałe grzywy jak Morrowind. Mike jest bardzo praktyczny. Nie potrzebuje mistyki. Dobra. Idź, Mike. I pamiętajcie, że on jest nieśmiertelny. No. Ale nigdy wam chyba nie pomoże. Z tego co kojarzę, to on chyba się nie bije nigdy. Jest jaskinia. Czy to jest ta, co myślę? Opuszczona jaskinia. To jest chyba to, co myślę. Tak. Chyba tak, ale ona troszeczkę wygląda na taką, co przejdziemy przez górę i wyjdziemy na jakiś szczyt, na którym jest smok. Więc musimy uważać mimo wszystko. Tepnijmy się do bazy. No, mamy taki łuk w sumie szklany teraz. Więc spoko. No. Ale. Dobra. Osłaniam cię. Daj mi te rzeczy, Lidia. Czekam tylko na rozkaz. Weź. Dobra.
Jest okej. Okay. Ty przodem, ja za tobą. Wrzucimy do tej skrzyni tutaj. Na szybko. Czy ja dobrze słyszałem bandytów? Chyba tak. No oni to lubią. Atakować w niewłaściwym momencie. To chciałem zatrzymać. To zostaw. Śmieszne jest to, że jak teraz wrzucam sobie do skrzynki te bronie, to wiecie, co mi się przypomina? Fallout 4, gdy macie, powiedzmy, Sanctuarium, tak? Sanctuary. To pierwsza wioska taka, co w której przed zrzuceniem bomb mieszkaliśmy wraz z żoną i dzieckiem, to z tego, co pamiętam, jedyne ocalały. Postawicie w wiosce swojej skrzynkę, wrzucicie tam bronię i jak zaatakuje ktoś po prostu to miasto, no tą osadę, to twoi osadnicy nagle podchodzą do twojej skrzynki i wykradają ci bronię i to jest w ogóle... Potem się dziwisz, że ktoś chodzi z wyrzutnią rakiet. To jest w ogóle śmieszne. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby któryś z osadników wyciągnął mi, powiedzmy, grubasa, tą wielką wyrzutnią mini-atomówek, ale no tam śmieszne jaja się nieraz dzieją. No chyba wszystko. Jeszcze chyba skóry. Tu jest ok. Dobra. Co jest grane? No właśnie. Wy coś tutaj... Chyba coś słyszę. Co, oni się zbugowali? Przysięgam, zabiję cię. To co, są w środku? Co? Aha. Twojego trupa będzie łatwiej okraść. Dobra. Wiecie co, widzowie? My odejdziemy. Po prostu idziemy tam, co mieliśmy coś zrobić. Wystarczy, że chyba będziemy mieli ukrycie i możemy się już tepnąć. Jest chyba okej. No. Nie interesują mnie takie zabawy. Jak nie ma ich, to nie będę tracił czasu. Na nich. Ta muzyka czasem się odpala za głośno. Czekajcie, ja ją trochę przyciszę. Bo ona w niektórych momentach to przesadza. Strasznie podwyższona w takich momentach. Ale jak walczymy ze smokiem i ma być muzyka z Dovahkiinem, to już nie ma takiej. Śmieszne. Oho, smok. Jak Lidia? No chyba się trzymasz, co? Chyba się trzyma. Zabiję cię, jeśli będę musiała. Dobra. My teraz tak. Musimy łuk naładować. Już schodzi. Ładnie. Wilk. No chyba ducha muszę. O, wilk kolejny. Okej, nie mogę go trafić. Dobra. Tego wilka zabijmy. Dobra, on nie chce walczyć. Nie, to nie. Duch.
Odczuwam obecność. No nie, dobra. Spowolnienie czasu. Ty pięknie. Ale wyskoczył. No. Jakby HP ci nie schodzi nawet. Dobra, schodzi. O, jeszcze jeden punkt i będziemy mogli ulepszyć łucznictwo, to że tam szanse na kryto. No. Chyba zmienimy strzały. Żeby go jeszcze mocniej obić. No. Smoku, poddaj się. No. Jeszcze trochę. Musimy się starać celować mu w środek, bo w niektórych momentach Lidia była pod zasięgiem tych strzał, więc pamiętajcie, żeby uważać, bo możecie przez przypadek zabić sobie Lidię. Dlatego raczej byście nie chcieli. Wciąż tu jestem. Czekam tylko na rozkaz. No chyba, że macie jakiegoś innego towarzysza, to obojętnie jakiego, ale pamiętajcie, że oni nieśmiertelni to nie są. I dobrze, bo człowiek by w ogóle nie szanował tego, że ma towarzysza. No i chociaż w Falloutach to ten pies jest zawsze nieśmiertelny, o chłopcy, nie? Dobra, wyciągamy kill off. No. Hop. Dobra, już. Dobra, wchodzimy tutaj. Puszczono jaskinie. To chyba jest tutaj, wydaje mi się. Chyba, że to jest przejście tam na samą górę. No, możliwe, że będziemy musieli iść bardziej na zachód. Nie, dobra, to nie jest to chyba. Jednak. Chyba, że na szczycie po prostu jest to słowo. Ała! Ale mnie... uderzył. Dobra, zmieńmy strzały. Ale mi się zużywa ten łuk. Nie sądziłem, że go tak słabo... tej samej stronie. ...napełniłem. Hej, ostrożnie. No, padaj, padaj. Co robisz? Dobra, jeden z głowy. Dobra, ducha chcemy. Nie, Lidia to tank jest. Ale hałasuje ten niedźwiedź. No. No i pięknie, dwie skóry. Tutaj. Na 100% jest tu jakieś wyjście. Dobra, to jest raczej tu. No, jak jest takie zejście. No ciekawe, czy się pomyliłem, czy nie. O. Z lewej strony jest.
tu gdzieś chyba. O, słyszę draugi. O, jest. Ładnie. O, tarcza to nic mi nie da. Dość tego! No nie gadaj, Lidia, że ty już nie masz enchantu na broni. Dobra, musimy jej załadować. Jestem. Dawaj, tuż Lidia. Za tobą. Czekam tylko na rozkaz. Lidia już nie ma. Kurde, tak zużyła? Z tego co pamiętam, to on miał bardzo dużo ładunków. Dobra. Prowadź. Tyle jej powinno wystarczyć. Będę dźwigać twoje ciężary. Kurde. Widzieliście moment, w którym jej się to skończyło? Że wcześniej dało radę to wyhaczyć, bo ona wcześniej to raczej miała. Widziałem, jak podpala przeciwników. Prowadź. Dobra. O, no i działa. No, dawaj, Lidia. No, jest ten wybuch. Ładnie. Strzały. Strzały. Tu nic nie ma. O, to jest ten set. Już się pojawia. Ja ducha z respiu. Nie wiadomo nigdy, co wyskoczy. Nic nie ma. Śmiertelna istota. Nikt nie ukryje się przed umarłymi. Idźmy dalej. Tu nic nie ma. Z lewej strony jest? Tu są. O. Pa, pa. Tu jest. Mściciel. O kurde. Ale tanki gość. No. W dobrym kierunku idziemy, widzowie. Dobra. To tak. Przywołanie. Lidia, damy radę. Nie dasz mi rady. Dobrze mówisz. Szklany. To powiem wam, że jak teraz tak walczę, to przydałyby się enchanty. Kurde, ile biją. Dobra, mamy ulepszenie w łucznictwie. Tutaj. 20% szans na trafienie krytyczne i zada 50% dodatkowych. No i git. No teraz dobić tylko stówę. Będzie git. Nie dasz mi rady! No? Wow. No ta Lidia ich może wysadzić.
Ten, co ucieka. Nie, bo... spulujesz innych, idioto. Tu nikogo nie ma? Oho, pułapki. No to... no... nie uciekaj, no. Bardzo możliwe, że może mnie na strzała zabić. Ci przeciwnicy z dwuręcznym hamerem to... są niebezpieczni. Dobra, jest spokojnie. Tutaj. Idziemy dalej. Zapiszmy jeszcze. Na wszelki wypadek. Pułapki. Ta Lidia mi to aktywuje na bank. Pokaż, co potrafisz. No, wiedziałem. O, sztabka srebra. Przyda się. Wchodzimy w głębiej. Tam jest gagatek. Już mnie zlokalizował. Dobra, idźmy dalej. Mikstura. No tu niczego nie ma. Kogoś słyszę jak tupta. O, jest. O, nie jest jakiś wybitny ten przeciwnik. Tu niczego nie ma. Znowu te pradawne norskie buty. Kiedyś sobie te soundtracki z dungeonów w Skyrimie puszczałem. Są takie składanki po ileś godzin. Mega fajne. Sądziłem, że jakiś cięższy przeciwnik to będzie wchodził. No, ten zwój to nie jest jakoś szczególnie dobry. Jak gracie sami, to jest spoko, ale... jak macie towarzyszy, to możecie towarzysza przez przypadek zabić. O kurde. Tu jest jedno przejście, tu jest pułapka. Okej. My idziemy i dalej... nie ma naszego celu. No. Ajajaj. No. Pięknie. Dobra. Idziemy tu. Nie no, jesteśmy dostatecznie już daleko. Ale fajnie, że takie są te jaskinie. To lubię po dungeonach łazić. O, już... no. Ała.
No. Padasz? Zabiję cię, jeśli będę musiał. Dobra, nie będę go gonił. Tu nic nie ma. Tutaj też. O. Ale nie biłem jakoś dużo. To jest chociaż dobry znak, że taki niespokojny draug już nie robi mi jakiejś wielkiej krzywdy. Pewnie jak przerzucę się na ebonową zbroję, dopiero jakiś przeskok będę czuł. No jesteśmy już na samym końcu. Tu jak ktoś wyjdzie, to możemy w pułapkę go w te ostrza skierować. No. Dobra, mycowkę robimy. Chyba. Dobra, jednak nie. Jednak gościu się bije. Ohoho. Dobra. Musimy użyć tego. Użyjemy innych strzał. Nie no, Lidia, dasz radę. Musisz. Tamten jeszcze jest tutaj. No. Jeszcze napełnimy. To ładnie. Jesteśmy po tej samej stronie. Lidia, nie dramatyzuj. Teraz tak. Możemy użyć te strzały. Dobra, nie trafił. O, bo nową maczugę ma. Jesteśmy po tej samej stronie. Zabiję cię, jeśli będę musiała. Nie no, schodzi. Nieźle, widzowie. Na bogów, nie! Nieźle. Ładnie. Teraz ci odpłacę. Dobra, ducha przyzwiemy. No mi bardzo dobrze tutaj funkcjonuje. Wyczuwam obecność. No później fajne jest to, że można mieć dwa sumony, no nie? Pięknie. No. I fajnie. No, mamy tutaj skrzynkę. Co mamy? Krasnoludzkie buty płytowe. Diadem. No to akurat spoko, jakbyśmy mieli Gizargo lub jakiegoś innego towarzysza. Chyba w pęknienie jeszcze jest. Mercurio? Czy jakoś tak on się tam nazywał? On jest magiem, ma taką szatę chyba przywracania. U niego by to chyba dobrze działało. Dobra, mamy ten krzyk. Jest, skazany na śmierć. Bardzo fajny krzyk. Dobra, wychodzimy. Nie ma tu dźwigni? Co jest? Nie róbcie sobie jaj. No bo ja... Co jest grane? Czemu ja tu nie widzę... Czemu ja tutaj nie widzę żadnej dźwigni?
ślepy jestem? Gdzieś tutaj po bokach powinno być. Dźwignia. Ej, nie ma. Niezłe jaja. Dobra. Tutaj trzeba chyba raczej wyjść po prostu. No. No. Wychodzi nam na to, że tam to miejsce to było jakieś... Nie wiem. Bejterskie wyjście. Ale mamy to, co chcieliśmy. Generalnie, więc jest git. Trochę wyjść, Lidia. O. I możemy w sumie zabić screena. Czekajcie. Powiem wam tak. Zrealizowaliśmy naszą misję. O kurde, co się stało? Dobra, mniejsza. Zrealizowaliśmy naszą misję. Zdobyliśmy słowo mocy skazane na śmierć. Znajduje się ono w tym miejscu, opuszczona jaskinia. Udajcie się na zachód od Tartak Angiego, więc po prostu w górę rzeki starajcie się iść i znajdziecie to miejsce. Polecam. No nic, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Ja byłem Krysto i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!